jednomyślne uchwale naszego regionu. No bo to kiepura. Święto wszystkim. Przypomnę kilka rzeczy. Zaczęło się wszystko bardzo prozaicznie. Proszę Państwa, zaczęło się od takiego kawałka żużla. Ja go celowo pokazuję już drugi raz, bo to jest podstawowe źródło w badaniach metalurgicznych. Nie zostawili nam nasi przodkowie ani żelaza, ani dużych ilościach jakichś narzędzi, prawda, które trudno łączyć z jakimiś centrami kupniczymi. I jedynym źródłem, które pozostaje na miejscu po wytopie żelaza, jest żużel, produkt uboczny wytopu. Taki żużel na świętokrzyskich polach występuje bardzo powszechnie. W ilościach ogromnych to są setki tysięcy ton. Setki tysięcy ton, jeśli nie mylę, jak nie więcej. W okresie międzywojennym jedna kuta skupiła od naszych rolników, jedna kuta w Nowym Wytopie, 100 tysięcy ton takich żużli. Kilogramów rudy tylko przepuścić od godziny 11. Mieliśmy kłopoty z tymi miechami. A przede wszystkim, tak jak mówię, nie dmuchaliśmy tam. Podobne były używane na terenie jednego z ośrodków niemieckich, jak również w Nowogrodzie na Ukrainie. Wynika to przypuszczalnie z tego, że stwierdzono, iż łatwiej jest formować coś w rodzaju cegły.